zajmowanie miejsc i o ciszę, bo za chwilę zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla rolników z gminy Chełmża. Organizatorami spotkania są wójt gminy Chełmża, pan Jacek Czarnecki oraz Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z przewodniczącym panem Henrykiem Pałkowskim. Współorganizatorem jest również pan Franciszek Kutelewicz. Witam serdecznie gości dzisiejszego spotkania. Witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, głównie mamy dzisiaj na sali mieszkańców oczywiście gminy Chełmża, rolników. Chciałem podziękować dwóm panom, Frankowi Kutelewiczowi i Henrykowi Pałkowskiemu za to, że po raz kolejny podjęli się organizacji tego spotkania. Wody w gruntach mało. Proszę Państwa, myślę, że jest nad czym się dzisiaj zastanowić i pomyśleć, co robimy na wiosnę. Wykład pod tytułem Racjonalne nawożenie rzepaku z łóżki kukurydzy przedstawi pan dr inżynier Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego Poznania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mam przyjemność drugi rok z rzędu u Państwa gości. No i proszę Państwa, przechodząc do rzeczy, zwróćcie uwagę, jeśli patrzymy na te podstawowe czynniki, które decydują o wzroście rośliny, no to nie wypada szczególnie w tym miejscu powiedzieć, że tym najważniejszym czynnikiem jest woda. I tak naprawdę tym głównym czynnikiem ograniczającym plony w Polsce wcale nie są te czynniki związane z nawożeniem czy z dokarmianiem rośliny, czyli z żywieniem rośliny, tylko jest woda. Dlaczego woda? Proszę Państwa, trzeba mieć świadomość, że każdy nawóz, który Państwo zastosujecie doglebowo, czy będziecie chcieli zastosować na listnie, najpierw musi się rozpuścić, żeby roślina mogła z niego skorzystać. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Przybysz, jestem z Mirakowa, z gminy Chełmża. Przyjechałem w czasie do szkolenia się podstawowych rzeczy w uprawie rzepaku, buraku, kukurydzy. Jestem na spotkaniu drugi raz, dużo z tego wyniosłem już. Poprawiłem te działania w swoim gospodarstwie, nieco się wyniosłem z tego szkolenia. Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża. Chciałem Państwu powiedzieć tak, że dawno minęły czasy, że każdy się znał na rolnictwie. Dzisiaj to już jest dziedzina wiedzy, w której trzeba się specjalizować, być profesjonalistą. Myślę, że jest organizowane wiele szkoleń dla rolników. Szkolenia są lepsze, gorsze. Każdy szuka dla siebie najlepszego towaru, by tak samo jak ze szkoleniami, jak najbardziej z tego skorzystać. My tu w gminie Chełmża uznaliśmy, że wielu naszych mieszkańców żyje z roli, z ziemi, jest profesjonalistami, ale każdy profesjonalista musi się uczyć. Dlatego myślę, że jest to wyjątkowe, że od 3 lat próbujemy organizować takie specjalistyczne, wyjątkowo potrzebne szkolenie. I cieszymy się bardzo z tego, że trafiliśmy w dziesiątkę, bo mamy przyzwoitą co roku frekwencję. Kto z Państwa się zaprosił o wpisywanie się, ponieważ te osoby zapisane na tej liście biorą udział w głosowaniu nagród bardzo atrakcyjnych, nagród niech jest dużo. Myślę, że w rolnictwie na pewno się przydało te sprzęty i te artykuły, które są głosowane. Na koniec chciałem zaprosić na jarmark pluskowęcki, który odbędzie się 13
czerwca nad jeziorem Pruskowęca. Dziękuję.